Dzisiaj trzy sprawy dotyczące życia świętego Franciszka. Po pierwsze, czym charakteryzowali się bracia mający przywilej opieki nad świętym Franciszkiem w czasie jego choroby? O tym, że pomimo swojej choroby Franciszek ciągle miał pragnienie wymagania od siebie coraz więcej. No i po trzecie, co Franciszek myślał o tych, którym w głowie tylko rządzenie. Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Czwartkowy wieczór, więc spotkanie ze Świętym Franciszkiem z Asyżu i z biografią, którą napisał Tomasz Szczelano. Jesteśmy już w drugiej części tej biografii. Przechodzimy do szóstego rozdziału, a ten szósty rozdział poświęcony jest właśnie tym trzem sprawom, o których mówiłem na początku, a więc przyjrzymy się, jak Tomasz Szczelano scharakteryzował Braci, którzy opiekowali się chorym świętym Franciszkiem. Musieli być to bracia, którzy cieszyli się wielkim zaufaniem franciszka, nie poznamy ich imion, bo Tomasz strzelano tych imion nie wymienia. Potem, potem Tomasz strzelano pisze coś, co nas pewnie będzie bardzo zaskakiwało. Ponieważ mając świadomość tego, jak bardzo franciszek choruje, dowiemy się, że pomimo całego tego cierpienia, pomimo że to ciało Jego było coraz słabsze, Jego duch był niezmordowany. Ciągle chciał wojować, ciągle chciał więcej, ciągle chciał pokonywać swoje słabości, chciał odnosić z Chrystusem kolejne triumfy. No i trzecia część dzisiejszego, dzisiejszego tekstu dzisiejszej medytacji. Dotyczy tego, co Franciszek myślał, co radził tym wszystkim, którzy tak pchali się do władzy, pchali się do rządzenia. Co sobie Franciszek o tych, o tych osobach, o tych braciach myślał? O tym w dzisiejszym słowie na dobranoc serdecznie zapraszam. Prawie przez dwa lata z całą cierpliwością i pokorą znosił to wszystko, dziękując Bogu. Aby swobodnie móc kierować swoją uwagę na Boga i podczas częstych zachwyceń krążyć i wchodzić do komnat niebieskich, gdzie mieszkają święci, i w obfitej łasce stawiać się w niebiesiech przed nieskończenie łagodnym i miłosiernym Panem Wszechrzeczy, powierzył troskę o siebie niektórym braciom zasłużenie bardzo przezeń kochanym. Byli to bowiem mężowie cnotliwi. Pobożni wobec Boga, przyjemni dla świętych, mili dla ludzi, na których błogosławiony ojciec Franciszek opierał się jak dom na czterech kolumnach. Ich imiona zamilczę, licząc się z ich skromnością, z którą się przyjaźnią, jako że są ludźmi uduchowionymi. Skromność bowiem jest ozdobą każdego wieku, świadkiem niewinności. Dowodem czystego umysłu, podporą karności, szczególną chwałą sumienia, strażniczką sławy i znakiem wszelkiej cnoty. Cnota ta zdobiła ich i czyniła miłymi i chętnie widzianymi przez ludzi. Łaska ta była im wszystkim wspólna, ale każdy ponadto odznaczał się swoją osobliwą cnotą. Jeden był wybitnie dyskretnym drugi szczególnie cierpliwy, inny chwalebnie prostoduszny, a jeszcze inny mocny w siły cielesne, ale duchem całkiem łagodny. Oni to dokładali wszelkiej czujności, wszelkiego starania, całej dobrej woli, by zapewnić świętemu Ojcu spokój ducha i ulżyć w chorobie ciała. Nie uchylali się przed żadnymi trudnościami, żeby tylko całkowicie poświęcić się w służbie świętemu. Chociaż chwalebny Ojciec osiągnął już doskonałość w łasce wobec Boga, a świętymi czynami błyszczał między ludźmi tego świata, to jednak myślał zawsze o podejmowaniu coraz to doskonalszych dzieł. Jako bardzo biegły rycerz w obozach boga wzywał przeciwnika, by wszcząć nowe walki. Zamierzał pod wodzą Chrystusa dokonać wielkich rzeczy. Pomimo mdlejących członków i obumarłego ciała, spodziewał się odnieść zwycięstwo w nowej potyczce z wrogiem. Bo prawdziwa cnota nie zna końca, skoro oczekiwanie nagrody ma wymiar wieczny. Płonął bardzo wielkim pragnieniem powrotu do pierwotnych upokorzeń. W bezmiarze miłości cieszył się nadzieją, i choć już dochodził do kresu, jeszcze myślał powrócić do pierwotnej surowości wobec swego ciała. Zupełnie odsuwał od siebie wszelkie hamujące troski i całkowicie dławił hałas wszelkich spraw doczesnych. A gdy z powodu swej choroby musiał z konieczności miarkować pierwotną surowość, mawiał: Bracia, zacznijmy służyć Panu Bogu, ponieważ dotychczas prawie niceśmy nie postąpili, albo bardzo niewiele. Nie sądził, że już osiągnął cel, ale niestrudzenie trwało w świętym nastawieniu na nowe i zawsze chciał zaczynać od początku. Chciał znowu wrócić do usługiwania trendowatym i być pogardzanym, jak to kiedyś bywało. Postanawiał porzucić przestawanie z ludźmi i uciec na całkowite pustkowie, iżby w ten sposób, pozbywając się wszelkiego kłopotu i troski o innych, samotnie stanąć przed Bogiem, oddzielony odeń tylko przegrodą ciała. Widział, że wielu braci ubiega się o kierownicze urzędy. Ganił ich czelność i swoim przykładem starał się ich odwrócić od tego rodzaju zarazy. Mówił wprawdzie, że dobrą wobec Boga i chwalebną rzeczą jest troszczenie się o innych, ale zaznaczał, że ci powinni przyjmować na siebie staranie o duszę, którzy nie szukają siebie, ale zawsze we wszystkim zważają na wolę Bożą. Ci mianowicie, co nie stawiają na pierwszym miejscu własnej korzyści i nie dbają o aplauz u podwładnych, lecz o ich pożytek. Nie szukają poklasku u ludzi, ale chwały u Boga. Ci, co nie lgną do przełożeństwa, ale się go lękają, ci, których posiadanie urzędu nie wynosi, lecz upokarza, a złożenie zeń nie obala, lecz podnosi. A zwłaszcza mówił. Rzeczą niebezpieczną jest rządzić, szczególnie w takim czasie, kiedy pleni się złość i przeważa niegodziwość. Natomiast być rządzonym bardziej wychodzi na dobro. Bolał nad tymi, co zaniechali pierwszych uczynków i dla nowych przedsięwzięć zapomnieli o pierwotnej prostocie. Dlatego biadał nad tymi, którzy kiedyś z całych sił pieli się do góry. A teraz całkiem upadli i nikczemnieli, poniechawszy prawdziwych radości, błąkając się i biegając po polu swej próżnej wolności za tym, co czcze i puste. Przeto błagał Boskie Miłosierdzie o wyzwolenie swych synów oraz jak najpobożniej prosił o zachowanie ich w udzielonej im łasce. W bardzo zwięzły sposób Tomasz Szczelano scharakteryzował braci, którzy opiekowali się Franciszkiem. Jeden był wybitnie dyskretny, drugi cierpliwy, trzeci prostoduszny, a czwarty miał siłę fizyczną, ale duchem całkiem łagodny. I ci bracia troszczyli się o Franciszka nie tylko troszcząc się o jego zdrowie, o jego ciało, ale troszcząc się również o to, by zapewnić świętemu ojcu spokój ducha. I pomimo całej choroby, którą przeżywał Franciszek, była w nim nieustannie tęsknota za tym, żeby coraz więcej od siebie wymagać. Nawet, tak jak słyszeliśmy, wypowiadał do swoich braci słowa: Bracia, zacznijmy od nowa. Bo niewiele postąpiliśmy w dobrym. Sam już będąc u kresu swojego życia życia świątobliwego, można było powiedzieć już, już będąc na szczycie świętości, na szczycie życia duchowego. Powiada: no zacznijmy od nowa. I ciągle podejmował walkę. Ciągle podejmował trud. mimo że, że, ciało już nie dawało rady, to on jednak cały czas podejmował ten trud, walki ze słabością, walki z grzechem, walki z pokusami, walki o święto i życia, Myślę, że Franciszek jest tutaj właśnie wzorem w realizowaniu tego słowa, które czytamy w Piśmie Świętym. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Franciszek taki był do samego końca. Chciał być poniżany, chciał być pogardzany, chciał służyć innym, chciał służyć trendowatym, Nawet jeżeli ciało już odmawiało posłuszeństwa, to jednak duch był cały czas ochoczy do tego, do tego, żeby służyć drugiemu człowiekowi. No i ta jego pokora, ta jego pokora i to, to zatroskanie o braci, żeby, żeby nie pchali się do władzy. Prawda? Ci mają iść do władzy, którzy tego nie chcą. Ci mają iść do władzy, których ta władza wcale, wcale nie podnosi, ale oni czują się jakoś tak nie chcę powiedzieć, że poniżeni, ale na pewno ta władza jest dla nich dla nich ciężarem, a, a zdjęcie z władzy wcale ich nie obala, ale właśnie ich podnosi. Franciszek bardzo, bardzo przestrzegał przed pychą, i bolał nad tym. Cierpiał z tego powodu, że bracia, którzy niegdyś, czy w takim pierwotnym porywie serca, w pierwotnej gorliwości szli w górę, szli ku świętości, nagle, nagle coś w ich życiu się wydarzyło i, i zamiast dążyć za prawdziwymi radościami, zamiast dążyć za, za wypełnianiem woli Pana Boga, zamiast dążyć do świętości, zaczęli koncentrować się na sobie, na swoich sprawach, na swoich, swoich potrzebach, obracając się wokół siebie, jak to, jak to pisze Franciszek, bolał nad tymi, co zaniechali pierwszych uczynków i dla nowych przedsięwzięć zapomnieli o pierwotnej prostocie. Tak było w życiu braci. Byli bracia, którzy zaczęli angażować się w różne, w różne dzieła, no, takie dzieła, które przynosiły nawet taką ludzką chwałę. No i niestety zapominali o tej, o tej pierwotnej prostocie. Przeto błagał boskie miłosierdzie o wyzwolenie swych synów oraz jak najpobożniej prosił o zachowanie ich w udzielonej im łasce. Własne pokory, własne ubóstwa, własne posłuszeństwa. To było to, co było istotne w życiu świętego Franciszka i tego też oczekiwał od innych braci, od swoich braci. Dlaczego? Dlatego, że biadał nad tymi, którzy kiedyś z całych sił pieli się do góry, a teraz całkiem upadli i nikczemnieli, poniechawszy prawdziwych radości, błąkając się i biegając po polu swej próżności, swej próżnej wolności za tym, co czcze i puste. Tak już było za czasów Franciszka i niestety to niebezpieczeństwo grozi również nam dzisiaj. Dlatego ciągle jest ta nasza prośba o to, żebyście modlili się o naszą świętość, o to, żebyśmy właśnie nie upadli i nie nikczemnieli, poniechawszy prawdziwych radości. Tak, żebyśmy jako, jako bracia mniejsi, jako kapłani, w ogóle jako chrześcijanie, Nigdy nie stracili takiej gorliwości, pierwotnej gorliwości, którą pewnie każdy z nas gdzieś tam kiedyś miał. I mam nadzieję, że ją wszyscy mamy jeszcze, ale trzeba ją ciągle, nieustannie rozpalać. Dobrze, i do tego. Rozpalania naszej gorliwości, z całego serca Was zachęcam, a takim krótkim, krótkim, małym wkładem, małym elementem do rozpalenia tej gorliwości, niech będzie modlitwa na zakończenie dnia, na którą zapraszam od razu po słowie na dobranoc. Dzięki za dzisiejsze spotkanie, dzięki za Waszą obecność, za Wasze wsparcie. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam do dodania, wiecie, łapki do góry i zapraszajcie też innych na nasze spotkania. Tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Pokój i dobro.